Jesteśmy w stanie Tennessee w USA, w posiadłości Graceland Elvisa Presleya. Jest piękne wrześniowe niedzielne popołudnie. Bilet wstępu kosztuje $30. Niestety nie wolno filmować kamerami, nie wolno robić fleszy. Można robić tylko zdjęcia. Ale my postaramy się jakoś to sobie wynagrodzić, prawda? Także let's rock! Znajdujemy się teraz na bulwarze imienia Elvisa Presleya. Ta ulica tam prosto. I oczywiście tam prosto daleko jest to cała ulica nazwana Elvisa Presleya, gdyż znajduje się przy posiadłości Elvisa Presleya zwanej Graceland. Tam właśnie zaraz się udamy. Czy jest to kicz, czy nie? Stwierdźcie sami. Odpowiedzcie sobie sami właśnie na to pytanie. Osobiście, oprócz muzyki Elvisa Presleya, nie widzę tu niczego dla mnie. Jest to kicz do potęgi entej. No ale dobra. Tak to wygląda z daleka. Tam właśnie tymi busikami przywożą turystów, a tam ich pakują. Nawet nieźle jest to wszystko zorganizowane, bardzo mi się podoba. Cena jest przystępna, właściwie jak tu będziecie, musicie tu wejść, poświęcić $10 na parking za samochodu oraz 30 na bilet. No jest to nie lada atrakcja, wiadomo. Złoto, oczarować twoją matkę, ojca i rodzinę. Ty zdziwiona, przerażona, krzyczysz po co? To dlatego, że jestem wieśniakiem. Mów mi Elvis. Fajnym chłopakiem. Mów mi Elvis. Super gwiazdorem. Mów mi Elvis. Jestem potworem. Mów mi Elvis. Jestem wieśniakiem. Mów mi Elvis. Fajnym chłopakiem. I'm gonna give you a little background information on the property. This is a Southern colonial style mansion that was built in 1939 by Dr. Thomas and Mrs. Ruth Moore. The property was a wedding gift from Mrs. Moore's aunt Grace, thus the property holding the name Graceland in her honor. Elvis liked the name so much that he purchased the property, he kept it for himself. Now this was originally a 500 acre working farm, and in 1957 Elvis purchased his home with 13.8 acres of land for a little over $100,000.
father was in the Air Force, and actually they only got over there about 2 months before I left. And I was seeing her, and she was at the train at the airport when I left. And there were some pictures made of her. To by było na tyle, moi drodzy, ze stanu Tennessee, z posiadłości Graceland Elvisa Presleya w USA. Dolewski Rock and Rolla żegna się z wami, nieustraszony Matt Ross. Nie mam mody, wziąć się do roboty, zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi, synu masz lat 53. Najwyższy czas, byś skończył szkołę, inaczej będziesz starym matołem.